Rozdział 29. Pielgrzym się tajemnym sprawom i sądom świata przypatruje. Prędko przyszedłem do zrozumienia, że się tu tylko publiczne sprawy odnoszące się do całego świata ustanawiają. Sprawy poszczególne w osobnych miastach, ratuszach i sądach, tudzież konsystorzach idą pod obrady. Co się tu działo, w mej obecności wkrótce oznajmię. Najprzód wystąpiły urzędnice świata, Pilność i Fortuna, donosząc o nieporządkach, jakie się we wszystkich stanach pojawiają, a to wskutek niedowierzania, fortelów, wymysłów i wszelkich podstępów wśród publiczności. Żądały te panie, aby to wszystko jakoś poprawiono. Bardzo się cieszyłem, widząc, że same na to przychodzą, na co mi ja przyszedł, mianowicie do przekonania, że na tym świecie porządku nie ma. Tłumacz, odgadnąwszy myśli serca mego, rzekł: ty pewnie myślałeś, że sam tylko widzisz, a inni krom ciebie oczu nie mają, a oto osoby na to powołane, jak pilnie na wszystko nieustannie dbają. Ja z przyjemnością te rzeczy słyszę, odpowiedziałem. Daj tylko, Boże, abyśmy z nich jaką drogę znaleźli. Radczynie się zeszły celem narady i porozumienia, a przez opatrzność kanclerzynę świata kazały się pytać, czy da się zbadać, kto temu winien. Po długich badaniach i dochodzeniach ogłoszono skutek swych usiłowań, którym stwierdzono, że się do kraju jacyś burzyciele i hersztowie wkradli, którzy potajemnie, a nawet jawnie, pokój i porządek w niwecz obracają. Największą winę obżarstwu, pijaństwu, lichwie, pysze, okrucieństwu, łakotliwości, lubieżności, lenistwu, niedbalstwu i niektórym innym podobnym przypisują rządzom. Długo się o tym toczyły rozprawy, w końcu wynik śledztwa spisano i przeczytano. Wydano patenty, które w pewnych miejscach wywieszono i przybito, a nawet po całym kraju rozesłano. Tymi zostało światu ogłoszone, że dużo przybłędów włóczy się po kraju i zgubne na naród wywierają wpływy, mianowicie obżarstwo, pijaństwo, łakomstwo, lubieżność i tym podobne. Tych na wieczne czasy wydala się z kraju i więcej nie śmią zjawić się na oczy. Gdyby się który z nich wrócić odważył, to na gardle śmiercią karany będzie. Gdy taki wyrok światu ogłoszono, trudno uwierzyć, jaka była radość i uniesienie wśród całego ludu, bo każdy myślał, równie też ja, że całemu światu złoty wiek zawita. To nie trwało długo. Gdy ludzie widzieli, że się nic w świecie nie poprawiło, przyszli ze skargami, że nikt wyroku nie wykonywa. Zebrała się rada i ustanowiła dwóch komisarzy, by nad porządkami miasta czuwali. Byli nimi Niedbalski i Przebaczliwy, a za pomocnika przybrali Mierność. Ci mieli zdać sprawę, czy wypędzeni znów nie wrócili, albo zupełnie z miejsca nie wyszli. Zbadawszy sprawę, donieśli do rządu, że są w społeczeństwie ludzie podejrzani i bardzo podobni do wykluczonych, ale powiadają, że o wyroku wypędzenia z kraju nic nie słyszeli, ani banitami się nie nazywają. Jeden do obżarstwa jest bardzo podobny, ale ma imię Wesołość. Drugi wygląda tak jak łakomstwo, ale się nazywa Oszczędność. Trzeci wygląda prawie jak lichwa, lecz ma imię Pomoc. Czwarty jest podobny do lubieżności, ale u ludzi słynie jako miłość. Piąty jest prawie taki jak pycha, ale wśród ludzi słynie jako ważność. Szósty podobny do okrucieństwa, ale go zowią ostrożnością. Siódmy wygląda prawie jak lenistwo, ale go zowią powolnością i tym podobnie. Gdy te rzeczy roztrząsano w Radzie, zapadła uchwała, że wesołość to nie jest obżarstwo, ani oszczędność, łakomstwo i tym podobne. Aby więc osoby wymienione swobodnie wszędzie występować mogły, uchwalono w Radzie, że się wyrok opuszczenia kraju do nich nie odnosi.
Gdy to ogłoszono, wszyscy się swobodnie pośród obywateli uwijali, a zgraja szła z nimi im towarzysząc i ich naśladując. Patrzył i widzę, jak Salomon mądry i koledzy jego głowami chwieją, lecz gdy milczeli, ja milczałem, tylko na boku słyszałem, jak jeden do drugiego szeptał. Imiona wypędzili, lecz zdrajcy i łotrzy, zmieniwszy swe nazwy, wolny przystęp mają. Nie będzie z tego wiele dobrego. Wtem przyszli posłańcy od wszystkich stanów świata wyprawieni i proszą, by ich pani królowa wysłuchać raczyła. Weszli na salę z komplementami i ukłonami, prosząc pokornie, by jej miłość pani królowa raczyła łaskawie wspomnieć, jak wierni zawsze, jak posłuszni wszyscy bywali, jak wszystkie stany berbu królowej wiernie podlegały i na swych prawach i obowiązkach ściśle przestawali. A tych samych zasad będą się także w przyszłości trzymali, tylko mają jedną prośbę i życzenie, której ze względu na dawne i przyszłe jej zachowanie jej mość królowa nie zechce odmówić. Proszą o łaskawe zwiększenie swobód i przywilejów, jakby się łaskawej królowej wydało. Za wyświadczenie dobrodziejstwa tego stałe posłuszeństwo i wdzięczność bez granic okazywać będą. To powiedziawszy, z pokorą na bok ustąpili. Ja, przetarwszy oczy, rzekłem u siebie: cóż to tedy będzie? Czy świat i tak już dosyć swobód nie ma, że zawsze jeszcze więcej ich mieć chce? Uzdy wam trzeba, uzdy, a bicza, nie nowych swobód. Lecz to u siebie tylko pomyślałem, bo postanowiłem i słowa nie rzec w obecności mędrców i sędziwych starców, którym należało te rzeczy oceniać. A znowu się na naradę zeszli. Po długich rokowaniach kazała oznajmić królowa, że jej zawsze o to chodziło, aby królestwo wznieść i zbudować, a do tych rzeczy zawsze była skłonną. Słysząc więc życzenia poddanych swoich, chętnie je uwzględni. Postanowiła przydać im tytułów, którymi by jedni wyżej drugich byli w miarę swych zasług około tronu. Odtąd rzemieślnicy powinni być sławni, studenci oświeceni, doktorowie najuczęsi, księża wielebni, biskupi najświętsi i tak dalej. Aby to nasze rozporządzenie było tem pewniejsze, polecamy wszystkim, aby nikt listu nie musiał przyjąć, na którym tytuł jego zupełny nie jest wypisany. Wysłańcy złożyli podziękowanie królowej swojej najmiłościwszej i poszli do domu. Ja zaś u siebie pomyślałem, mówiąc: dużo zyskaliście, kreski na papierze. Wniesiono prośbę ubogich stanów, której się biedni bardzo żalili, że inni ludzie wielką hojność mają, gdy tymczasem oni tylko biedę klepią. Żądali usilnie, by tej nierówności koniec położono. Gdy się nad tą sprawą zastanowiono, taką odpowiedź wystosowano: najmiłościwsza królowa wszystkim poddanym życzy najlepszego szczęścia, ale powaga królestwa wymaga, aby się jedni nad drugimi blaskiem odznaczali. Dla prawa w świecie ustanowionego nie może inaczej być tylko tak, że fortuna ma zamek, a pilność miejsce dla własnej pracy. Wszelako daje się pozwolenie, by każdy jak może z ubóstwa się podniósł. Gdy się dowiedziano o tej odpowiedzi, przyszli po małej chwili znów inni, mając z sobą prośbę ludzi gorliwych i do pracy skorych, w której prosili, by do czego dążą, wszystkiego swą pracą tylko osiągnęli. Ślepym zaś szczęściem, aby nic nie poszło. Długo nad tą prośbą debatowano, z czego zrozumiałem, że sprawa niełatwa dała się rozstrzygnąć. W końcu uchwalono, że szczęściu nie można odebrać prawa, które posiada, ale na to będą mieli uwagę, aby się niedbalcom nie wiodło lepiej niż ludziom pilnym i zapobiegliwym. Od niektórych osobliwych ludzi wysłani przyszli dwaj mężowie, Theophrastus i Aristoteles, dwóch dla siebie rzeczy się domagających. Najprzód żądali, aby nie byli tym samym przygodom poddani jak inni. Dalej żądali tego przywileju, by nie musieli być poddani śmierci, ani umierać jak inni ludzie,
kiedy im Pan Bóg takim szczególnym dowcipem, talentem, nauką obdarzył, jakie u ludzi wielką są rzadkością. Pierwsze żądanie uznano za słuszne, wskutek czego im pozwolono, aby jak mogą chronili się przygód i nieszczęśliwych wypadków życia, uczeni nauką, ostrożni uwagą, mocni mocą swoją, bogaci bogactwem. Co do drugiego żądania mędrców, to królowa mądrość dała polecenie, by najznakomitszych chemików zwołano, a ci niech ze wielką pilnością szukają takiego środka, który by człowieka ochronił od śmierci. Gdy to uchwalono, mędrcy się rozeszli. Wysłańcy czekali długo na odpowiedź i kilkakrotnie się jej domagali. W końcu odeszli z tym zapewnieniem, że skoro lekarstwo od śmierci się znajdzie, z pewnością im najprzód doręczone będzie. Za niedługo potem przyszli wysłańcy od poddanych rolników i rzemieślników z narzekaniem, że przełożeni z potu ich żyją, że muszą gonić, trapić się okropnie, aż krwawy pot płynie, a którzy nad nimi są postanowieni, sami najbardziej ich napędzają, aby dla siebie z tego zyski mieli. Na dowód tego pokazywali rany i sińce, blizny i znaki, prosząc o litość i miłosierdzie. Zdało się być jasną, że się to nie godzi i ustanowili, aby to ustało. Gdyż jednak zwierzchny za pośrednictwem służebników rządzi, więc znowu uznano, że ci są winni. Rozkazano tedy, aby ich zgromadzić. Pobiegli gońcy do wszystkich królewskich, książęcych i pańskich radców, rejentów, pisarzy, wójtów i urzędników, aby nie zwłaczając natychmiast przyszli. Jak rozkazano, tak też się stało. Lecz gdy jedną skargę wypowiedziano, to z przeciwnej strony stanęło ich 10. Skarżono się na lenistwo poddanych i nieposłuszeństwo, odporność i pychę i inne niecnoty. Opowiadano, że gdy im się trochę uzdy popuści, to już nie ma rady. Gdy te wywody wypowiedziano, dano znać poddanym, że gdy sobie łaski i miłości Panów ważyć nie umieją, to niech lepiej wszystko zostanie jak było, bo to na świecie nie idzie inaczej. Jedni rozkazują, drudzy muszą słuchać. Przytem im wszelkiej pomyślności życzą, niech się usiłują, by jak najwięcej względów i przyjaźni u Panów zyskali, a będzie im dobrze. Po odejściu owych zostali na miejscu tylko politycy, doktorowie prawa, prokuratorowie, sędziowie i inni. Ci się żalili, że prawa pisane nie są dokładne, że według nich nie wszystkie spory między ludźmi dadzą się rozsądzić. Z tego powodu nie można też między ludźmi porządku utrzymać. A gdy kto nieco ze swego przyda, to mu za złe mają, zarzucając, że się naprzód wysuwa. Takim sposobem rośnie dla nich niechęć. Tak tedy żądają albo rady, co tu czynić wypada, albo obrony od ludzkich zarzutów. Żądali następnie, aby wszystkie prawa były zapisane i według nich, aby postępowano. Politycy tę zasadę przyjęli i ślubowali, że według niej zawsze postępować będą. Rozdział 30. Salomon, marność i szalbierstwo świata przed oczami ludzi publicznie wyjawia. W tej chwili Salomon, który dotąd cichuteńki siedział, już nie mógł dłużej siebie powstrzymywać. Lecz głosem wielkim zaczął przemawiać, wołając: marność nad marnościami i wszystko marność! Co jest krzywego, nie może być wyprostowanym, a niedostatki nie mogą być policzone. Powstawszy tedy, a z nim wszystko otoczenie jego, wprost do tronu królowej z głosem jak grzmot burzy się przybliżają. Czemu wszystka służba po obu stronach tronu stojąca przeszkodzić nie mogła, ponieważ blaskiem chwały Salomona przerażeni byli. Ten, wyciągnąwszy rękę swoją, zerwał z oblicza królowej zasłonę, która się przedtem wielką kosztownością być wydawała, a jak się teraz okazało, była pajęczyną.
Królowa przebóg, jak wyglądała, twarz miała bladą, lica opuchłe, miejscami były nieco czerwone, ale dlatego, że naróżowane. Było to poznać po okruszynach, które odpadały. Ręce, jak widać, miała pryszczami całkiem osypane, ciało jej wszystko było nader wstrętne, a oddech śmierdzący. Widokiem tym wszyscy byliśmy zrażeni, jakby nas kto zatruł. Salomon zwrócił się tedy i do radnych tej domniemanej królowej świata, zerwał maski z twarzy i tak się odezwał. Widzę, że na miejscu sprawiedliwości panuje nieprawość, na miejscu świętości straszne splugawienie. Czujność wasza jest podejrzewaniem, prawda wasza tylko pozorem, gorliwość wasza wściekłością, waleczność wasza jest zuchwałością, miłość wasza lubieżnością, pracowitość wasza niewolą, spryt wasz domniemaniem, a pobożność wasza obłudą. Wy to na miejscu Pana Boga światem rządzić zamierzacie. Każdą rzecz dobrą albo też i złą Bóg na sąd przywiedzie, a ja zaś pójdę i światu ogłoszę, aby się zwodzić i omamić nie dał. To rzekłszy z gniewem, odwrócił się Salomon i wyszedł, a z nim razem cały orszak jego, na ulicy będąc, zaczął wołać, mówiąc: marność nad marnościami i wszystko marność. Ze wszystkich stron świata zbiegli się narodowie, ludzie, języki, królowie i królowe od kończyń ziemi, a on wymową poruszał serca i nauczał je. Słowa jego były jak bodźce i gwoździe, bez wpływu wrażenia nie pozostały. Ja sam z nim nie szedłem, lecz swymi wodzami przerażonymi na placu zostałem. Tak miałem sposobność oglądać, co się dalej dziać będzie. Gdy się królowa z przerażenia swego uspokoiła, zwołała do siebie pomocnice swoje na ścisłą naradę, co zacząć wypada. Gorliwość, prawdziwość i waleczność podnosiły zdanie, że całą moc zbrojną trzeba zaraz wysłać i Salomona wziąć do niewoli. Ostrożność jednak inaczej myślała. Ona radziła zaniechać przemocy. On ma nad sobą potęgę świata, jak o tem poczty zewsząd donoszą. Radziła tedy wysłać uprzejmość razem z chytrością, a te dwie niechaj przybiorą do siebie rozkosz, bawiącą na zamku fortuny. Te trzy niech idą do Salomona, gdziekolwiek jest, niechaj się zręcznie do niego przysuną i sławę, i piękność, i powab królestwa jego zręcznie zachwalając. Tą drogą może da się ułowić, innej bowiem prostej na pewno nie ma. Rada ostrożności się podobała i te trzy radne do niego wysłano. Rozdział 31. Jak Salomona oszukały i zwiodły. Widząc to, prosiłem przywódców swoich, że także chciałbym temu się przypatrzyć. Wszędobył, od razu na to przyzwolił i tłumacz także. Przyszedłszy, widzimy Salomona z zastępami jego w ulicy uczonych. Miał rozprawę o drzewach i naturze ich, począwszy od cedrów na Libanie, aż do mchu, który na murze wyrasta. Wszyscy słuchali i z uniesieniem wywody jego pochłaniali. Mówił o bydlętach i o ptactwie, o płazach na ziemi, o rybach w wodzie, o wielkości świata, naturze żywiołów, o gwiazdach niebieskich, o przemysłach ludzkich i tym podobne. Ze wszystkich narodów garnęły się tłumy, aby mądrości jego słuchały. Uwielbienie i chwała jego wzniosła się niezmiernie i począł sam w sobie mieć upodobanie, osobliwie, gdy chytrość i uprzejmość zręcznie się przysunąwszy przed obliczem wszystkich ludzi, chwałę imienia jego z zapałem głosiły. Gdy się tak podniósł, szedł, by inne strony świata oglądał. Przyszedłszy między rzemieślników, podziwiał ich pracę. W rozlicznych zręcznościach i robotach ręcznych miał upodobanie. Co więcej, sam się rozmaitymi wynalazkami sprawie rzemieślników wiele przysłużył. Oprócz tego zakładał ogrody, szczepnice i stawy, budował domy, miasta i grody,
a wszystko czynił bardzo umiejętnie, szerząc wygodę i szczęśliwe życie pomiędzy ludźmi. Gdy na ulicę małżeńską wchodził, przywiodła mu rozkosz w chytrości serca najurodziwsze dziewice naprzeciw, w najpiękniejszych szatach przy dźwięku muzyki. Te miały zadanie powitać króla słowy pokornymi, najpochlebniejszymi, sławiąc go jak światłość ludzkiego rodu, jako koronę izraelskiej ziemi, jako ozdobę świata najwspanialszą. Jako stan uczonych i stan rzemieślników niemało chwały przez niego uzyskał, tak też stan małżeński ma tę nadzieję, że obecność jego dużo mu chwały i uroku doda. Salomon za to szczerze podziękował, tudzież oświadczył, że sobie umienił uczcić stan małżeński, przystając do niego. Z całego zastępu młodycz wybrał sobie, która mu się najlepiej podobała, córkę faraona i z nią się połączył. Tę, mając u siebie, taką się szaloną miłością upoił, iż więcej zabawek niż mądrości szukał, nad czym jego właśnie ludzie ubolewali i wzdychać zaczęli. Przeszedłszy tedy one ulicę, dalej się schówy swymi wybierał, a gdy wszedł w ulicę rozlicznych nabożeństw, dokąd go poślubiona małżonka wabiła, dał się wprowadzić między zwierzęta i rozliczne płazy, smoki i węży jadowite i z tymi smutną zabawę rozpoczął. Rozdział 32. Towarzystwo Salomona poszło w rozsypkę. Widząc człowieka tak omamionego, którzy z ludzi jego najprzedniejsi byli, Mojżesz, Eliasz, Izajasz, Jeremiasz, ogromnie się nad tym rozgorlili na niebo i ziemię się zaklinając, że w tej nieprawości udziału mieć nie chcą, tudzież wzywając ludzi orszaku, aby się marności i błazeństwa tego strzegli. Że jednak niektórzy śladem Salomona postępowali, ogromnym gniewem zapaliły się serca Izajasza, Barucha, Szczepana, Pawła i innych. Mojżesz rozkazał, aby ludziom jego miecze przypasano, Eliasz wołał, by ogień spadł z nieba, Ezechiasz wszystkie te obrzydliwości bić i trzaskać zaczął. Widząc to, uprzejmość, chytrość i rozkosz, które wysłano zwieść Salomona, przybrały do siebie filozofy i mamonę i z tymi razem namawiały lud, by się pamiętali i łagodniej sobie poczynali, bo gdy najmędrszy człowiek na świecie rozum swój pod rządy świata tego poddał, jak to wszyscy widzą, dlaczegóż oni mają się zamyślać i rozmaite mądrości wywodzić? Lecz z nich nikt nie słuchał. Owszem, im więcej przykład Salomona ludzi uwodził, tym się więcej oni gorlili, gonili, szarpali, krzyczeli, z czego powstało wielkie zaburzenie. Gdy się królowa o tym dowiedziała, rozesłała patenty i publiczność wszędzie do broni wezwała, obrońcę swego zwanego mocą ogłosiła generałem i poruczyła, by burzycieli przemocą pojmano i przed wszystkim ludem publicznie skarano. Zatrąbiono w trąby, zgarnęło się mnóstwo narodu, wszyscy gotowi do boju. Byli tam nie tylko żołnierze z powołania, lecz także zwierzchność, urzędnicy, sędziowie, rzemieślnicy, filozofi, lekarze, prawnicy, ba, nawet księża. Były nawet żony ubrane w szaty różnego kroju i mając w ręku najróżniejszą zbroję. Mówiono bowiem, że przeciw takim burzycielom świata wszyscy do boju stanąć powinni, krom starców i dzieci, aby pomagali. Ja widząc zastępy wojska się walące, pytam swych przywódców, co to z tego będzie? Tłumacz mi na to, teraz zobaczysz, co takich czeka, którzy mądrowaniem roty i burze w świecie wszczynają. Wtem się rzucają na jednego, drugiego, trzeciego, dziesiątego, biją, sieką, porażają, nogami kopią, pojmują, wiążą, do więzienia wiodą, na jakim kto stopniu wściekłości był, a we mnie serce ledwie nie pękło. Na całym ciele drżam jak osika, słowa powiedzieć się nie odważyłem, by na mnie nie wpadli.
Niektórzy z pojmanych i poranionych podnosili ręce, uczynków swoich się wyrzekając, i niczem gorzej z nimi zachodzono, tem mocniej na swym stanowisku stali. Tak wtedy niektórych przed oczyma mymi w ogień rzucono, drugich w głębinach wody topiono, innych wieszano, innych na krzyżu przybijano, jednych kleszczami targano, innych rzezano, bodzono, siekano, innych na rożnach pieczono. Ja tu wszystkiego opisać nie mogę, jaką okrutną śmiercią ich karano, z czego zastępy świeckie się cieszyły i radowały. Rozdział 33. Pielgrzym chce uciec ze świata. Ja już nie mogąc na to ani patrzeć, ani boleści serca dłużej przenieść, uciekłem z miejsca tam, gdzieś na pustynię, a raczej byłbym, gdyby to można, zupełnie gdzieś precz ze świata poleciał. Lecz przywódcy moi, puściwszy się za mną, dopędzili mnie i usilnie się dopytywali, dokąd to chcę iść. Ja chcąc się ich pozbyć, całkiem milczałem i nic nie rzekłem. Lecz gdy usilnie na mnie nalegali, nie chcąc mnie wypuścić, rzekłem: już ci! Ja widzę, że na świecie pewnie nie będzie lepiej. Już teraz wszelką nadzieję straciłem. Biada mnie, ach, biada! Oni na to rzekli: ani teraz jeszcze się nie namyślisz, widząc te przykłady? Nie zechcesz zrozumieć, dlaczego przychodzą? Ja na to odrzekłem: tysiąckroć wolę już śmiercią umrzeć, niż tu przebywać, gdzie takie rzeczy się dzieją. Nie mogę już dłużej patrzeć na nieprawość, kłamstwo, zwodzenie, okrutność i wszelkie łżenie. Pragnę więcej śmierci, aniżeli życia. Idę więc spojrzeć na los umarłych, których stąd wynoszą. Wszędobył się zgodził, mówiąc, że i temu jest pożyteczno się bliżej przypatrzeć i rzecz wyrozumieć. Drugi zaś nie radził, owszem zabraniał, a to usilnie. Ja na nie zważając oderwałem się i poszedłem przecie, a on na miejscu pozostawszy opuścił mnie. Patrząc wokoło, zważam na sposób, jak ludzie umierają, a umierających nie brakowało. Żałosny to widok, gdy człowiek ze zgrozą, ze strachem, narzekaniem, drżeniem duszę swą wypuszcza, nie wiedząc, co się z nim stanie i gdzie się ocknie. Aczkolwiek przedtem było mi markotno, jednak chcąc wszystkiemu lepiej dorozumieć, kroczyłem naprzód między rzędami trumien i mar, aż do końca świata i jego światłości. Inni tam doszedłszy zamknęli oczy i nic nie widząc umarłych swoich ślepo wyrzucali. Ja z oczu zsunąłem szkła omamienia i oczy przetarwszy jak najdalej mogłem przed siebie patrzałem. Straszna przede mną panowała ciemność, której rozumem ni dna, ni końca dosięgnąć nie mogłem. W niej były czerwy, żaby, gady, zgnilizna, smród i wyziewy, siarki i smoły, ciało i duszę zarażające, słowem okropność nad wszelkie pojęcie. Wszystkie wnętrzności mi się przewracały, a całe ciało drgało jak we wrzodzie. Skutek przerażenia przyszła na mnie mdłość. Upadłszy na ziemię z wielką żałością, wołałem mówiąc: ach, biedni, nieszczęśni, mizerni ludzie, taka to jest wasza ostateczna sława, taki to koniec bohaterskich czynów, taki cel waszych umiejętności i rozlicznego rozumowania, z czego się pysznicie, taki to ten pokój, którego po tylu utrudzeniach, pracach się spodziewacie, taka nieśmiertelność, którą się cieszycie i sobie zawsze obiecujecie, obym się nigdy nie był narodził, nigdy przez bramę życia nie był wstąpił, jeśli po wszystkich marnościach ziemskich tylko tym ciemnościom i okropnościom mam być oddany i stać się ich działem. Ach Boże, 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 jeśli jesteś Bogiem, zmiłuj się nade mną, biednym swym stworzeniem. Rozdział 34. Pielgrzym do domu trafił. To powiedziawszy, cały jeszcze drżałem, albowiem okropnie się przeraziłem. Naraz słyszę głos wołający za mną: nawróć się!
Podniosłszy głowę, patrzę się, kto woła i dokąd nawrócić się każe. Ale nikogo nigdzie nie widziałem, nawet przewodnika swego wszechwiedza, albowiem i ten już mnie opuścił. Wtem znowu głos woła, nawróć się. Ja nie wiem, dokąd się nawrócić, ni jak z tej chmury wydostać. Na całym zacząłem drżeć ciele, aż głos po raz trzeci ozwał się wołając: nawróć się, skąd wyszedłeś, do domu serca swego i zamknij za sobą drzwi jego. Jak zrozumiałem, tak według rady danej postąpiłem, a nader szczęśliwy był to krok dla mnie, że rady Pana Boga usłuchałem. Lecz i to było darem od Boga. Skupiłem myśli jak najlepiej mogłem, zamknąłem oczy, uszy i usta i wszelką styczność ze światem zewnętrznym przerwałem. Tak więc do wnętrza serca wstąpiłem, a było tam ciemno. Lecz gdy się trochę przyzwyczaiłem, spostrzegłem maleńki promyczek światła, który przez szczelinę padał do wnętrza i u góry tego pokoiczka swego tuż pod sklepieniem widzę jakieś duże, okrągłe okno zrobione ze szkła, ale tak brudne i czymś zamazane, że żadnego światła nie przepuszczało. Przy tym świetle skromnym się rozglądając, ujrzałem na ścianach jakieś obrazy, które jak widać musiały być piękne, lecz teraz kolory były wyblakłe, a niektóre członki były odcięte lub poobrywane. Przystąpiwszy bliżej, ujrzałem napisy: ostrożność, pokora, sprawiedliwość, wstrzemięźliwość, czystość i tym podobne. Na środku pokoju spostrzegłem drabiny i skrzypce, jakieś połamane i porozrzucane, tudzież powrozy potargane i wielkie skrzydła z wyrwanym pierzem. Do tego kółka od zegara z połamanymi walcami i ząbkami, a wszystko to leżało w największym nieładzie na podłodze przede mną. Nie wiedziałem, co te rzeczy znaczą, jakim sposobem i jaką siłą mogły być w ruchu. Rozmyślałem o tym, ale do końca rzeczy nie dociekłem, aż we mnie nowa zabłysła nadzieja, że ta osoba, która mnie głosem swym tutaj zawiodła, jeszcze się odezwie i sprawę objaśni. Co tu widziałem, zaczęło bowiem mi się podobać. Już ten pokoik wyglądał inaczej, jak wszystkie miejsca, gdzie dotąd byłem. Tu nie było smrodu, ani trzasku, ani niepokoju, ani pukania i nasilania, czego to w świecie tyle znalazłem. Tu była cisza i panował spokój. Rozdział 35. Chrystus gościem Jego. O tym ja wszystkim u siebie rozmyślam i wyczekuję, co dalej będzie. A oto z góry błysło światło jasne. Podniosłem oczy i widzę okno górne pełne blasku, a w tej światłości spuściła się do mnie jakaś postać jasna, nam ludziom podobna, lecz takiej światłości, jak tylko sam Bóg. Choć oblicze jego lśniło się nad miarę, jednak ludzkim oczom nie było przykre, ani z niego trwoga nie wychodziła, lecz łagodność dziwna, jakiej jeszcze nigdzie w świecie nie spostrzegłem. Postać pełna wdzięku i radości serca temi najprzód rozkosznymi słowy i nader miłymi do mnie przemówiła. Witaj mi, witaj, synu mój kochany i bracie miły. To mówiąc, wziął mnie w objęcia swoje i z całego serca mnie ucałował. Jakaś woń cudowna z niego pochodząca ogarnęła zmysły moje i radość niewypowiedziana wstąpiła do serca. Łzy w oczach stanęły i nie wiedziałem, co na powitanie tak nader serdeczne mam odpowiedzieć. Pokornymi nań spojrzałem oczyma, głęboko wzdychając. On, widząc mą radość i uniesienie, tak się odezwał: gdzież byłeś, mój synu? Gdzie byłeś tak długo? Kędy chodziłeś? Czegoś w świecie szukał? Czy pocieszenia? Gdzież go trzeba szukać, jak tylko w Bogu? A gdzież Boga szukać, jak w Jego kościele? A gdzież kościół żywy, który Bóg sobie sam wybudował, jeśli nie w twym sercu?
Widziałem Cię, Synu, gdyś błądził wokoło, ale już dłużej nie chciałem Cię widzieć w obłędzie Twoim. Przeto Cię do siebie zaprowadziłem, do serca Twego Ciebie prowadząc. Tu sobie obrałem pałac na mieszkanie. Jeżeli tu ze mną przebywać zechcesz, znajdziesz czegoś w świecie nadaremno szukał. Pokój, pocieszenie, chwałę i dostatek. Toć ja ślubuję, Synu kochany, nie będziesz u mnie zawiedziony tutaj, jak to tam byłeś. Ja słysząc, że to jest mój Zbawiciel, Pan Jezus Chrystus, o którym już pierwej nieco powierzchownie w świecie słyszałem, z pełną dowiernością i szczerą serca swego pociechą, złożone swe ręce do Niego wyciągnąłem, wołając: oto jestem, Panie, mój Jezu Chryste, przyjmij mnie do siebie. Twoim ja być pragnę i pozostać wiecznie. Mów, Panie, bo słyszy sługa Twój. Powiedz, czego chcesz i daj, bym Cię kochał. Włóż, co Ci się podoba i daj, żebym niósł. Zwróć, do czego chcesz i daj, bym to kochał. Porucz, co zechcesz, a co poruczysz, daj, Panie, bym ja sam już nie był niczym, ale Ty wszystkim. I rzekłem, mówiąc: Panie Boże mój, już Ci rozumiem, że Ty jesteś wszystkim, a kto ma Ciebie, łatwo wszystkiego ożalać może, bo w Tobie ma więcej niż świat cały daje i niż serce ludzkie zapragnąć może. Oto ja błądziłem, już temu rozumiem, albowiem długo w świecie się tułałem, w rzeczach stworzonych nadzieję miałem i w nich szukałem odpocznienia duszy. Lecz od tej godziny nie pragnę więcej innego kochania, krom Ciebie, Panie, a tak się Tobie zupełnie oddaję, tylko Ty mnie wzmocnij, abym do rzeczy stworzonych nie wrócił i głupstwa jakiego, czego świat jest pełny, znów się nie dopuścił. Niech łaska Twoja nade mną czuwa, na nią ja się zdaję. Rozdział 36. Pielgrzym przemieniony. Gdy tak mówiłem, światłość wokoło jeszcze więcej się wzmogła, a te obrazy, które widziałem, brudne, obłamane, naraz były całe i bardzo piękne. Przed oczami memi się poruszały, równie one koła porozrywane w jedno się spoiły, a z nich powstało dzieło jakieś zacne, niby to zegar, który bieg świata i dziwne sprawy wielkiego Boga oku przedstawiał. Drabiny także naraz były całe, stały przystawione do owego okna, przez które światło niebieskie wchodziło. Po nich można było wstąpić w górę i wokoło się patrzeć. A skrzydła, którym pierze wyskubano, dostały nowego, wielkiego pierza. Ten, co ze mną mówił, Pan mój i Zbawiciel, położył takowe na moich plecach i tam je przypiął, mówiąc: Synu mój, ja na dwóch miejscach przebywam, na niebie w chwale i na ziemi w sercu człowieka skruszonym. Chcę, byś i ty odtąd miał dwojakie miejsce do przebywania. Jedno tu w domu, gdzie ja z tobą bywać obiecałem, a drugie u mnie w niebieskiej chwale. Żebyś był w stanie podnieść się do mnie, daję ci te skrzydła. One są pragnieniem rzeczy niebieskich i modlitwy. Tak będziesz w stanie, ilekroć zechcesz, przylecieć do mnie, a wtedy ty ze mną i ja z tobą radość wielką mieć będziemy. Rozdział 37. Pielgrzym do niewidzialnego kościoła idzie. Dla utwierdzenia w miłości mojej i dla skutecznego wyrozumienia pociechy mojej, którą Cię teraz udarowałem, wyprawiam Ciebie między swoje, którzy świat porzuciwszy mojej się służbie sercem poświęcili. Idź tedy i popatrz, jak oni mnie służą. Gdzież przebywają, mój miły Panie? Odpowiedziałem. Gdzież ich szukać będę? On odpowiedział: w świecie wśród innych są rozproszeni, ale ich świat nie zna. Na ciebie zaś wkładam nie uzdę i szkła, ale jarzmo moje, abyś ich poznał i w społeczności ich był bezpiecznym, aby cię świat ten szalbierstwy swymi do złego nie uwiódł.
Odtąd mnie tylko naśladować będziesz. Dam ci też oto te okulary, bo przez nie lepiej marność świata z jednej strony poznasz, a z drugiej wolność i pociechę służebników moich obaczysz i pojmiesz. Okładką tych moich okularów jest Słowo Boże, a szkiełkiem jasnym jest mój Duch Święty. Idź tedy spokojnie i idź do tego miasta, któreś wprzód pominął, a tam ujrzysz rzeczy, których bez pomocy tych oto szkiełek nie mógłbyś zobaczyć. Ja sobie wspominam, gdzie to nie byłem. Idę wśród zgiełku ruchliwego świata, alem go ani wiele nie dostrzegł. Wszedłem do kościoła, który się chrześcijaństwem zowie. Oglądam strony jego wnętrznejsze, gdzie był kur i zasłona, i nic nie mówiąc przechodzę cicho około sekt, które się głośno z sobą kłóciły, i szukam miejsca najspokojniejszego, ażem znalazł kątek cichy i spokojny, który prawdziwym chrześcijaństwem zowią. Zasłona jego była dwojaka, zewnętrzna o kolorach ciemnych i pogardą świata się nazywała. Wewnętrzna była koloru jasnego, a miłość Chrystusa była jej nazwą. Tymi zasłonami jest część świątyni dobrze odłączona, ale do wnętrza oddzielonej części widać nie było. Kto tylko wkroczył poza tę zasłonę, od razu wyglądał nie jak inni ludzie, lecz oblicze jego jaśniało błogością, radością, pokojem. Spostrzegłszy to u drzwi, głębiej do wnętrza wszedłem za zasłonę i na sprawy ludzi tam przebywających patrzałem, najprzód tylko w ogóle, potem w szczególności, co tam widziałem. Serce me pociechą wielką napawało, lecz wszystko inacz było, jak tu na świecie. W świecie jest ślepota i brak światłości, tu wszystko jasne, pełne porządku, bo rząd jest szlachetny. W świecie uciski tu pasuje pokój. W świecie kłopoty i troski rozliczne tu sama radość. W świecie niedostatki, a tu obfitość. W świecie niewola i robota ciężka, tu panuje wolność. W świecie same trudy, tu wszystko łatwe. W świecie żałosne zewsząd przygody, tu wielka bezpieczność. Rozdział 38. Pielgrzym na stany chrześcijańskie patrzy. Widząc między nimi równie jak w świecie różne powołania, ciekawy byłem tego się dowiedzieć, jak oni stopni swych się trzymają. Miło mi było znaleźć porządek uszlachetniony, co tu tylko wkrótce poruszyć myślę. Komu z nich dano na wyższym stopniu społeczeństwa być i obowiązki zwierzchności pełnić, ten był dla poddanych, jak są rodzice dla własnych dzieci. Miłością, opieką zewsząd ich otaczał, aż patrzeć miło. Widziałem ludzi, co ręce składali, dziękując Bogu za taką zwierzchność. Kto zaś należał pod moc innego, tak się zachowywał, by nie tylko w słowie, ale też w uczynku był jako poddany i Panu Bogu służbą swoją służył. Chodząc pośród nich, spotkałem niemało ludzi uczonych, którzy się wszyscy przeciwnie jak w świecie wielką pokorą serca odznaczali, będąc uprzejmości i skromności wzorem. Z jednym mi się rozmawiać dostało, który nauką innych przewyższał. Jakże ten człowiek był szczerze pokornym, a dla wszystkich innych uprzejmym, usłużnym. Ludzie mówili, że nie ma człowieka uczeńszego w świecie, a on jak prosty człowiek się zachowywał i nad brakiem nauk szczerze się żalił. Znajomość języków nie jest dużo warta, jeśli się do niej mądrość nie dołączy. Znajomość języków jest na to potrzebną, byśmy się z ludźmi innych narodów porozumieć mogli. Nie ten jest uczony, który inne obce języki umie, ale ten, który rzeczy pożyteczne tłumaczyć jest w stanie. Pożyteczne zaś są wszystkie sprawy Boże. Nauki świata też się człowiekowi bardzo przydadzą, lecz prawdziwym źródłem poznania Boga jest Pismo Święte, a nauczycielem to jest Duch Święty. Celem nauki jest Chrystus, a ten ukrzyżowany.
księży i kaznodziei był spory poczet, do służby kościoła ich potrzebowano. Wszyscy byli skromnie ubrani i zachowaniem byli serdecznie uprzejmi, tak wobec siebie jak innych ludzi. Czasu spędzali więcej z Panem Bogiem niż z sobą i z ludźmi, zajęci byli modlitwą, czytaniem i rozmyślaniem. Gdy im nieco czasu wolnego zostało, spędzali go nauczaniem innych, czy to w zgromadzeniach, czy to prywatnie w domach. Słuchacze mówili, a sam się o tym mogłem przekonać, że kazaniem zawsze serce i sumienie ludzi poruszali, a to dlatego, że serce ich mocą Ducha Bożego poruszone było. U słuchaczy widziałem łzy i uniesienie w miarę tego, jak o miłości Pana Boga lub o niewdzięczności człowieka mówili. Tak to prawdziwie, gorącym sercem i żywo czynią, za hańbę by sobie to poczytali, gdyby nie pełnili, co nauczają. Sami na sobie przykład nauki swojej dawają, a więc choć nie mówią, zawsze nauczają. W szczególności do jednego z nich przystąpiłem, chcąc kilku słowy z nim porozmawiać. Był to mąż poważny, o siwych włosach, a z oblicza jego jakaś łagodna jaśniała światłość. Gdy ze mną mówił, były słowa jego pełne powagi i uprzejmości. Ze wszystkiego było widoczną, to posłaniec Boży. Żadnej światowości u niego nie było. Gdym go chciał uczcić obyczajem świata, nie zgodził się na to, prostymi fraszkami to nazywając. Jemu czci dosyć, że jest sługą Bożym i gdy go ludzie, jeżeli zechcą, ojcem swym zowią. Gdy na pożegnanie mi błogosławił, tak mi jakoś ciepło i oraz wesoło na sercu było, że zrozumiałem, iż teologia, gdy jest prawdziwą, nie do zdań zewnętrznych się ogranicza, lecz od serca idzie. Jeśli prawdę wyznam, to ci najwięcej mi się podobali, którzy byli duchem pałający, niewielkiego wzrostu, niebieskie rzeczy na oku mający, ale o ziemskie niewiele dbali, czuwający nad stadem, lecz o siebie samych nie dbali, wstrzemięźliwi, w winie, upojeni duchem, niewiele mówiący, dużo czyniący, na przodzie w pracy, ostatni w chlubie, pracami, słowami, umysłem serca, Jezusa winnicę uprawiający. Rozdział 39. Śmierć chrześcijan wiernych. Gdy się tak dosyć pomiędzy chrześcijany naprzechadzałem i uczynkom ich się przypatrzyłem, spostrzegłem w końcu, że i między nimi śmierć się przechadzała, lecz nie wyglądała, jak to jest w świecie, naga, niemiła i brzydkiej postawy. Tu była ubrana w piękne prześcieradła Jezusa Chrystusa, które Pan wzbudzony w grobie pozostawił. Tak przystępowała to do jednego, to do drugiego, nadmieniając przed nim, że czas odejścia ze świata nadchodzi. Jakaż była radość i jakie pląsanie, gdy człowiek taką nowinę otrzymał. Każdy sobie życzył wybrać się czym prędzej. Ustąpiła boleść, znikały strachy i przerażenia, a każdy zasypiał spokojnie, cicho i łagodnie w Panu. Anieli Boży, wziąwszy ducha Jego, nieśli Go w górę w blasku i radości, a gdy za nimi przez szkła żywej wiary w górę patrzałem, ujrzałem chwałę niewypowiedzianą. Rozdział 40. Pielgrzym chwały Pana Boga ogląda. Oto niebiosa, na tronie chwały siedział Pan zastępów, około Niego wokoło jasność, od kończyn niebios aż do ich kończyn. Pod nogami Jego był jakby kryształ, szmaragd i szafir, tron Jego jaspis, a naokoło tęcza przekrasna, tysiące tysięcy, dziesięciokroć, tysiąckroć, 100 000 aniołów stało, śpiewając jedni po drugich, wołając: święty, 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 Pan zastępów i pełna jest wszystka ziemia chwały Jego. Upadło też 24 starców przed obliczem siedzącego na stolicy i rzucali korony swoje przed stolicą, mówiąc: godzien jesteś, Panie, wziąć chwałę i cześć i moc, boś Ty stworzył wszystkie rzeczy i za wolą Twoją trwają i stworzone są. Widziałem także przed tronem inny wielki zastęp, którego nikt policzyć nie zdołał, ze wszech narodów, pokoleń, ludzi i języków, mówiących:
Amen. Błogosławieństwo i chwała, i mądrość, i podziękowanie, i cześć, i moc, i siła Bogu naszemu na wieki wieków. Amen. Tak tedy widziałem blask, jasność, chwałę i sławę, której język ludzki wysłowić nie zdoła, i huk niewymowny także słyszałem, daleko dziwniejszy i radośniejszy niż oczy nasze i uszy i serce doścignąć mogą. Przerażony będąc sławą i chwałą rzeczy niebieskich, padłem na kolana przed tronem starodawnego, wstydząc się swych grzechów, gdyż jestem człowiekiem splugawionych warg. Wołałem: Panie, Panie, Boże miłosierny i litościwy, nierychły do gniewu, a obfity w miłosierdziu i prawdzie, zachowujący miłosierdzie nad tysiącami, gładzący nieprawość i przestępstwo i grzech. Panie, Panie, zmiłuj się nade mną, nędznym i grzesznym. Rozdział 41. Pielgrzym za domownika Bożego przyjęty. Gdy to wyrzekłem, ozwał się w pośród tronu swego Zbawiciel mój, Pan Jezus Chrystus, i rozkosznymi do mnie przemówił słowy: Nie bój się, miły mój, albowiem jam z tobą, twój odkupiciel, twój wybawiciel, twój pocieszyciel. O, nie lękaj się, nieprawość twoja zwięta jest z ciebie, a grzech twój jest zgładzon. Raduj się i pląsaj, albowiem twoje imię między onymi zapisane jest. A będziesz li służył mi wiernie, tedy się staniesz jako jeden z nich. Coś widział wokoło, bojaźni mojej tego przestrzegaj, a większe rzeczy nad ty jeszcze ujrzysz czasu swojego. Tedy przestrzegaj, do czego ja ciebie teraz powołałem, a jaką ci drogę do chwały wskazałem, tak ty po niej krocz. Na świecie, gdzie cię jeszcze pozostawiam, będziesz pielgrzymem i przychodniem i gościem, ale u mnie, domownikiem moim, obywatela niebieskiego, prawo tobie nadaję. Niech tu będzie obcowanie twoje, ale myśl twoja wzniesiona do mnie, a do bliźnich twoich tu nakłoniona. Ziemskich rzeczy, póki tu jesteś, używaj spokojnie, ale w niebieskich, kochanie miej. Bądź mnie posłusznym, lecz wobec świata i ciała swego odporność zachowaj. Przestrzegaj mądrości, którą ci dałem, i strzeż się sprośności. Miej głośne serce, ale cichy język. Na odczuwanie bied bliźnich bądź czuły, do ponoszenia krzywdy przeciw sobie zahartowany. Duszą służ mnie, tylko ciałem, komu możesz lub musisz, co ci poruczam, czyń, co na cię wkładam, nieś. Dla świata niechętnym, dla mnie zawsze skorym. W świecie bywaj ciałem, a we mnie sercem. Będziesz li tak czynił, błogosławionym zaprawdę będziesz i dobrze ci się powodzić będzie. A tak idź, mój miły, a w losie swym bywaj aż do końca swego. Z radością używaj pocieszenia serca, do którego ja cię przyprowadziłem. Rozdział 42. Zakończenie. Wtem widzenie z oczu mych znikło, a ja ukląkłszy na kolana swoje, w górę do Pana oczy podniosłem, a miłośnikowi swemu, jak tylko umiałem, te mi to słowy podziękowałem. Błogosławiony jesteś, o Panie, Boże mój, godny wiecznej chwały i wywyższenia. Błogosławione imię sławy Twojej, chwalone niech będzie aż na wieki wieków. Niechaj Cię sławią aniołowie Twoi, a wszyscy święci niech Twą chwałę głoszą. Albowiem wielkim jesteś w swej mocy, a mądrość Twoja jest niedoścignięta, miłosierdzie Twoje wszystkie sprawy Twoje przewyższa. Wysławiać Cię będę, póki tu żyję, Panie mój Boże. Imieniowi Twemu przynajświętszemu chwałę śpiewać będę, pokąd mnie stanie, albowiem rozweseliłeś mnie miłosierdziem swoim, a ustaś moje napełnił pląsaniem. Z głębokości morza i wałów zburzonych wyrwałeś mnie, a na przestrzeństwie nogi moje postawiłeś. Daleko od ciebie zbłądziłem, o Boże, słodyczy duszy mej najkosztowniejsza, ale ty zmiłowawszy się, do mnieś się przybliżył. Błądziłem po świecie, tyś mnie upamiętał, byłem w obłędzie, nie wiedząc, gdzie iść, tyś mnie na prawą drogę zaprowadził.
Zaszedłem od Ciebie i siebie i Ciebie gdzieś zagubiłem, ale Ty mnie do Ciebie i do mnie samego znowu przywróciłeś. Przeto błogosław duszo moja Panu i Bogu swemu, a wszystkie wnętrzności moje imieniu Jego świętemu. Gotowe jest serce me Tobie tedy śpiewać. Ciebie wysławiać będę. Ty jesteś wyższy niż wszystkie wysokości, Tyś jest głębszy niż wszelka głębokość, dziwny i sławny, miłosierdzia pełny. Biada duszom niemądrym, które Cię opuściwszy, pokoju swego gdzie indziej szukają, gdyż oprócz Ciebie nie ma go w niebie ani na ziemi, ani w głębokościach. W Tobie jest tylko odpocznienie wieczne. Niebo i ziemia od Ciebie pochodzą, a dobre są krasne pożądania godne, albowiem Ty, Panie, je uczyniłeś, a jednak one nie są tak dobre, ani tak krasne, ani pożądania godne, jak Ty sam, Panie, co je stworzyłeś. One nie mogą nasycić duszy, ani zaspokoić, która szuka pocieszenia swego. Ty, Panie, to czynisz swą zupełnością nad wszelką zupełność. Serce nasze niespokojne jest, aż w Tobie znajdzie uspokojenie. Ach, późno ja Ciebie umiłowałem, Ty kraso wieczna, albowiem późno Ciebie poznałem. Poznałem dopiero, gdyś mi zaświeciła jasności niebieska. Niech milczy i chwały Tobie nie daje, kto miłosierdzia Twego nie doświadczył. Ale Wy, wnętrzności moje, wyznawajcie Pana. Ach, któż mi to da, aby serce moje Tobą upojone było? Ty, wonności wieczna, abym nad wszystko inne zapomniał, tylko nie na Cię. Panie, Boże mój, kraso najpiękniejsza, nie kryjże się więcej przed sercem moim. Umrę, o Panie, gdyby rzeczy ziemskie oblicze Twoje przede mną zaćmiły. Umrę, abym z Tobą, będąc połączony, zawsze na Ciebie patrzał, a nigdy więcej Ciebie nie utracił. Podtrzymuj mnie, Panie, prowadź mnie i nieś mnie, abym nie upadł, ani od Ciebie więcej nie zbłądził. Daj mi to, Panie, abym Cię miłował miłowaniem wiecznym, a oprócz Ciebie niech nic nie miłuję, jak tylko w Tobie i dla Ciebie, o miłości wieczna i nieskończona. Ale cóż więcej mam mówić, Panie? Oto jestem, Twoim jestem, własnością Twoją jestem, Twoim na wieki, zrzekam się nieba i zrzekam ziemi, byleś Ty, Panie, zawsze moim był. Siebie mi tylko, Panie, nie odmawiaj, a dość mam na wieki wieków, dość w Tobie samym. Ciało i dusza pragnie do Ciebie, Boga żywego, mówiąc, kiedyż przyjdę i okażę się przed obliczem Twoim. Jeśli chcesz, Panie i Boże mój, weźmij mnie. Oto jestem i stoję gotowy. Weźmij, kiedy chcesz, gdzie chcesz i jak chcesz. Ja pójdę od razu, dokąd poruczysz i czynić będę, cokolwiek rozkażesz. Duch Twój dobry niechaj mną rządzi, niech mnie wiedzie wśród sideł świata po ziemi prawej, a miłosierdzie Twoje niech mnie prowadzi na drogach moich i niech mnie przez tęskne ciemności świata do wiecznej światłości Twej zaprowadzi. Amen i amen. Chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój, a w ludziach dobre upodobanie.